Siemaneczko, ziomki z tej strony, Alanek, dzisiaj zapraszam do odcinka, gdzie będę robił 5 pytań o dorosłym życiu. Jestem dzisiaj z... A co ja teraz mówię? No. A, ze mną! Bang, 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 witam wszystkich na kanale mojego brata. Witam cię, Jari. No to dzisiaj mam przygotowane 5 pytań dla ciebie o dorosłym życiu i jak to jest ogólnie inne. Gotowe na pytania? Dawaj. Jak zacząć życie od zera? Na przykład zrobić ten pierwszy krok w życiu i się wyprowadzić albo znaleźć pracę. Jakby to powiedział nasz prezydent Polski, trzeba wziąć kredyt. Ale ja powiem to trochę inaczej. Moim zdaniem, żeby zacząć życie, powiem tak, trzeba podjąć jakiekolwiek ryzyko, tak? Bo wiadomo, że bez tego ryzyka ciężko będzie coś osiągnąć. Oczywiście można się prosić rodziców o pomoc. Tato, brakuje mi na rachunki. Mamo, jedzenie mi się kończy, jest koniec miesiąca i w ogóle. No ale to wciąż nie jest takie samodzielne życie. Trzeba po prostu, jeżeli chcesz znaleźć pracę, to znajdziesz ją. Jeżeli chcesz zmienić ją najlepszą, to zmienisz. To jest tylko kwestia ciebie, twojego podejścia. Czy ty chcesz, to twoje takie samo zaparcie. To jest tylko ta kwestia. I choć mieszkanie samemu to nie jest takie wszystko ciężkie. To trzeba mieć tą pracę i potem liczyć się z tym, że dobra, mam mieszkanie, mam pracę, a to z tej pracy muszę opłacać to mieszkanie. Muszę też wyliczyć sobie na życie. Musisz wszystko wyliczyć, czy ci starczy i wtedy dopiero myśleć o zmianie pracy, jeżeli ci nie starcza. Jak sobie na początku poradziłeś z jedzeniem? Czy kupowałeś tylko fast foody, czy jakoś próbowałeś coś gotować, nie wiem. Jak wyglądała twoja lodówka? W mojej lodówce, umówmy się, że moje dorosłe życie zaczęło się, jak wyjechałem na Islandię. Wynajmowałem wtedy mieszkanie i przez bodajże 3 czy 4 miesiące w ogóle nie płaciłem za to mieszkanie, bo tam wyszły takie fajne akcje do siebie wyszły. Później musiałem zapłacić za te 4 miesiące, bo się co innego wyjaśniło. Ale na początku nie płaciłem. No tak, otworzyłeś moją lodówkę, to widziałeś tak, 10 jajek, ketchup, 30 energetyków i whisky. To była moja lodówka, w zamrażalniku była mrożona pizza, tak, zawsze szybki obiad, jakiś tam chleb, ewentualnie ser i to tyle. To były naprawdę skromne produkty takie, miałem ochotę coś zjeść, to siadałem w auto, jechałem na miasto i jadłem. No właśnie tak najlepiej chyba jest na początek. Tak, znaczy najlepiej. Powiem ci tak, to jest właśnie najgorzej na początek, bo jak się przyzwyczaisz do takiego jedzenia, a później właśnie, na koniec miesiąca ogarniesz, ej, nie starcza mi pieniędzy na żarcie, ciekawe dlaczego? Może dlatego, że nie gotuję i wydaję na fast food. Jak na przykład wlatujesz z zagranicy, no to jak się tam odnaleźć? Jak zacząć właśnie od tego zera? Jak się zaczepić, jak znaleźć punkt zaczepienia, tak? Jeżeli ktoś chce wyjechać za granicę, a jest z Polski i planuje wyjechać za granicę, to po pierwsze musi znać ten język, musi znać ten angielski, tak? Ja nie mówię, żeby znać go perfekt, żeby po prostu rozmawiać o polityce i sytuacji na świecie, tak? Tylko znać go w stopniu, załatwić sobie sprawy w banku, czyli otworzyć konto, ewentualnie wziąć pożyczkę. Załatwić sobie mieszkanie, załatwić sobie pracę, znać swoje wady, zalety, przygotować sobie CV, oczywiście po angielsku. Tam z 20 kopii co najmniej, tak? Jeżeli chce się już wylatować do pracy, tak? I najlepiej nie jest najlepsze szukanie takiego przez biuro jakiejś pracy, przez internet, za pośrednictwem jakiegoś tam innego biura. No załóżmy, ty zarabiasz 15 euro, ale dostajesz 8 euro, bo to biuro, przez które załatwiłeś sobie pracę, bierze się za godzinę. No i tak właśnie działają takie biura pracy, także przestrzegam, nie róbcie tego. Lepiej odłożyć sobie w Polsce te pieniądze, poczekać jeszcze na tym, że tak powiem, rodzinnym gnieździe i po prostu liczyć na tą łaskę rodziców, że będziecie mieli ten dach nad głową i jedzenie. Wtedy z pracy odkładać sobie pieniądze, tak nie wiem, z 5000 zł i po prostu wylecieć i wtedy zacząć szukać pracy, tak? Macie te pieniądze na start, żeby ten miesiąc, dwa, ewentualnie trzy przekoczować bez pracy. Macie ten miesiąc, dwa, trzy, żeby znaleźć tą pracę, a jak ktoś chce, to na pewno znajdzie. Bardzo mądrze myślisz i na pewno zapamiętam ten filmik. Jak będę miał 16 lat, to jeszcze raz sobie ten filmik obejrzę, bo na serio rady są złote. Tak, z podatki. Co to jest i na czym to polega? A więc tak, podatki. No to w Polsce, powiem ci, nie rozliczałem się z podatku ani razu, tak? Zazwyczaj w Islandii wygląda to tak, że podatki są wszędzie, tak? Płacisz za benzynę, w tym jest podatek. Płacisz za jedzenie, w tym jest podatek. Płacisz za cokolwiek, za kebaba, tam jest też zawarty podatek. W każdej kwocie, którą płacisz, jest zawarty podatek. Ale te podatki nas za bardzo nie interesują, no bo nie mamy do tego za bardzo wpływu. Czy one są mniejsze, większe, w ogóle nie odczuwamy tego w cenie, że to płacimy. Jeżeli chodzi o rozliczenie z podatku, to jest już inna bajka. No na przykład jak dostajesz wypłatę, i właśnie to jest ważne, żeby wiedzieć, czy dostaje się wypłatę brutto, czy wypłatę netto. Bo pamiętajcie, że jak zarabiacie jedną kwotę i ktoś wam powie, że zarobicie 3000 zł, żeby się nie okazało, że to jest jeszcze ta kwota, która zostanie pomniejszona o ten podatek właśnie. I rozliczenie z podatku jest raz do roku, bodajże w Polsce tak samo i najlepiej iść do księgowego, zapłacić te 20-50 zł i żeby on to zrobił, bo on to zrobi lepiej. Trzeba po prostu wypełniać, dużo wypełniać. I ostatnie pytanie. Jak dorastałeś, to jaki miałeś cel w życiu i czy coś właśnie z tych celi się spełniło, jakieś twoje marzenie, czy coś się w twoim życiu jak na razie spełniło? Byłem młody, zawsze chciałem, bo ja miałem dość taki ograniczony czas, jeżeli chodzi o komputer, tak?
to było takie sytuacje, że na przykład była godzina 22 i było włączaj tego buta, która to godzina, uuu. Nie, ja też tak miałem. I tak, że wyłączaj tego buta, prąd drogi, w ogóle jak ty tak możesz cały czas przy tym komputerze. I kiedyś sobie powiedziałem, Boże, jak ja będę kiedyś sam mieszkał, to nigdy nie wyłączę mojego komputera z prądu. On będzie tam siedział, będzie podłączony i zapalę wszystkie światła w domu i będzie się śmiecić. Lodówkę zostawię otwartą i nie będę ważył na koszta. Odkręcę kaloryfery, potwieram okna i będzie super. I powiem ci, że mój komputer cały czas jest podłączony do prądu. Nie zważam na to, ile prądu zużywam, ponieważ prąd tam, gdzie mieszkam, jest tani. To pamiętam z dzieciństwa właśnie, że to mnie nurtowało strasznie, że nie mogłem poświęcić tyle czasu na komputer, ile chciałem. Teraz też oczywiście nie mogę, bo pracuję, tak. Takie są te uroki dorosłości, że trzeba pracować. Chyba, że ma się zasiłek, to nie trzeba pracować. Ale trzeba tej pracy szukać, tak. To pierwsze, to właśnie z tym komputerem. Co jeszcze chciałem? Chciałem zawsze grać jakoś, ale w sensie grać w gry, ale coś jeszcze więcej z tego robić. W sensie, żeby to nie było zwykłe granie, to miało jakiś sens. Jak zobaczycie dzisiaj u mnie filmik, ten hashtag prawdziwy ja, tak? Dobrze pamiętam? To tam właśnie opowiadam o tym komputerze, o tych grach i o tym, jakie tam właśnie cele były. No właśnie, a propos. No to tutaj kończymy te 5 pytań. Teraz Jari ma 10, 20 sekund, aby się wypromować. Mów co chcesz, jakoś przekaż jakąś wiadomość widzom. Mów co chcesz, 20 sekund dla ciebie. Dobra, czas start, bang, 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 witam, zapraszam na mój kanał, zobaczycie tam bardzo fajne vlogi, bardzo śmieszne wywiady z różnymi ludźmi, takimi osobistościami jak Patryk czy też Natalia, oczywiście nie znacie ich, ale poznacie. Vlogi, let's play, wszystko na temat, no jeżeli chcecie, to wejdźcie, jeżeli nie chcecie, to nie chodźcie. No to dobrze, a co tutaj chyba będziemy kończyć odcinek, więc link do kanału Jarego jest pod spodem, czy jak chcieliście dodać? Tak, chciałem dodać, że jeżeli macie pomysły na jakiekolwiek pytania, które Alan mógłby mi zadać, jeżeli chodzi o życie dorosłe, nie krępujcie się, zostawcie je w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć. Jeżeli się widzą spodobał, możemy to kontynuować. Bo na serio bardzo fajnie się słucha takich rzeczy, takich porad i jest na serio super. Więc tak, zostawcie komentarz pod spodem właśnie o filmiku, jakieś może następne pytanie następnej części tej serii, może nawet jeśli coś się zamieni w serię. I tak, zostawcie suba na obu kanałach, jak nie to się obrażę. I no. Bang, bang, bang. Obła.